atrakcją turystyczną gminy Haszlach? Jest jakiś pomysł? No, uważam, że muzeum, które tutaj będą budować, to może być taka atrakcja. Na pewno Borgońka, źródełko. Tam jest super też, wyremontowane. Co jeszcze? No nie wiem, tak na szybko pani nie powiem. Nie mam pojęcia, co tutaj tak. No, jedynie te kościoły, zabytki. No jedynie przejazdem ścieżki rowerowe. No tutaj nie ma, do Zamarsk i ten kościołek tak jest z XIV wieku. Mhm. No a poza tym no, tutaj raczej nic nie ma jeszcze, coś się buduje obok. No tam do Borgońki, taka ścieżka jest nawet fajna. Mhm. To śmiało jakiś turysta mógłby sobie tam tak. z niej skorzystać? Tak. No tutaj wszystko, fajnie się wszystko robi. Proszę zobaczyć. Mhm. Widzę pana tylko, rowerze, no. Tylko, że chodników na Karnowcu tutaj nie ma w ogóle robionych. Jak było, pan Wójt obiecał i niestety nie zrealizował tego. A przydałyby się, bo widzę pan na rowerze, ale ścieżki są, ale tak rekreacyjnie można. Ścieżki są, tylko że dzieci do szkoły idą i nie mają gdzie. Droga wąska, po prostu nie ma gdzie iść. Popada deszcz, nie idzie iść po tym. Nie wiem. Jakieś ścieżki, jakieś takie wyjątkowe miejsca. A to nasza ścieżka, którą teraz też w zeszłym roku dostaliśmy, Bordońka, więc to jest taka rekreacyjna ścieżka do źródełka naszego haszlackiego, więc to na pewno może pomóc naszej gminie w czymkolwiek, czyli w tym, żeby nas widzieć gdziekolwiek indziej. Natomiast więcej to Zamarski kościółek, Kończycki kościółek jest drewniany, więc to też myślę, że przyciąga uwagę innych ludzi, którzy chcą zwiedzić nasze otoczenie. Na naszej gminie, nie? Bo to jest Haszlach, gmina. Tak. No właśnie, ten zamek. No. Kościół zabytkowy w Pończycach Wielkich oczywiście. No, piękne otoczenie. Ja jestem całe życie zachwycona tutaj w ogóle krajobrazem, przyrodą, stawami, taką ciągu stawy. Pięknie tu jest. Mhm. No także na pewno jest tutaj atrakcyjnie. Z jednej strony no, atrakcje dla turystów jak najbardziej. No, w związku z tym w tym zamku by mogło się toczyć jakieś życie. Coś właśnie. Można by go było jakoś wykorzystać odpowiednio. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wręcz chyba aż się prosi. Oczywiście, tak. No buduje się akurat dla takich turystycznych celi. Może akurat takie rzeczy będą w pomocy do informacyjnie do gminy Haszlach, żeby więcej ludzi. No ale tak więcej to bardzo to nie wiem. Kościoły, ścieżki? No ścieżki to na pewno by przydało się. Mhm. Przydałoby się, ale jest trochę tych ścieżek. No jest, jest. No i to i bardzo dobre. Borgońka chociażby? No też. Drewniany kościół? No, ale nie mamy czegoś takiego tutaj. Macie drewno? W Zamarskach. Bo ja mówię cała gmina Haszlach. No, tak, tak. No, no takie piękne rzeczy, że można tym się pochwalić. No, co by mogło przyciągać? No, czy ja wiem, no jest porobione w tej chwili, są boiska sportowe, są orliki, boiska wielofunkcyjne, no jedynie to. No, w zasadzie trochę gmina, jakby się cofała, no czy ja wiem, cofała, może wójt jest w tej chwili bardzo dobrym gospodarzem, natomiast no nie ma jakiegoś takiego miejsca, co by po prostu można było gdzieś coś siąść i tak dalej. No ma być dom przyrodnika w Haszlachu, w gminie, no powstaje, no jest aktualnie w inwestycji, inwestuje się tam w to, no i jedynie to, bo tutaj no boisko sportowe, zawody, ewentualnie mecze każdą niedzielę, no i to jest wszystko.